Na początku września 2004 roku świat obiegła informacja o tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w szkole podstawowej nr 1 w Biesłanie. Witam Was bardzo serdecznie i wraz z Kubą zapraszamy na odcinek o tym wydarzeniu. W Federacji Rosyjskiej dzień 1 września jest podobnie jak w większości krajów dniem rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie i nauczyciele po wakacyjnym wypoczynku wracali do szkół, a podczas inauguracji były organizowane uroczyste akademie. Inaczej było w Biesłanie, mieście położonym nieopodal Władzy Kaukazu, stolicy Osetii Północnej, znajdującej się przy granicy Rosji z Gruzją. Na boisku szkoły podstawowej nr 1 około godziny 9.30 33-osobowa grupa terrorystów zapędziła około 1180 uczestników wydarzenia do budynku szkolnej sali gimnastycznej. Strzały w powietrze, jakie na początku swojej akcji oddawali terroryści, przez niektórych zostały zinterpretowane jako pęknięcia balonów, które były częścią scenografii szkolnej akademii. Z oczywistych względów znaczną część zakładników stanowiły dzieci, dorośli zakładnicy byli nauczycielami i pracownikami szkoły oraz rodzicami, którzy przybyli wraz z dziećmi na rozpoczęcie roku szkolnego. Według relacji świadków na sali gimnastycznej szybko zaczęło brakować miejsca, więc panował niesamowity tłok i chaos. Grozą ataku zwiększały sytuacje, takie jak zastrzelenie 6-letniej dziewczynki, której zadzwonił telefon komórkowy, czy zastrzelenie niemal na środku sali mężczyzny, który po osetyjsku próbował uspokoić spanikowanych dorosłych i dzieci. Terroryści w całym chaosie informowali, iż reprezentują czeczeńskich separatystów, a atak ma na celu wymordowanie jak największą liczbę Rosjan. Głównym powodem ataku miały być nadużycia i zbrodnie, jakich wojska Federacji Rosyjskiej dopuszczają się na terenie Czeczenii. Po wstępnym opanowaniu tłumu napastnicy nakazali grupie mężczyzn i starszych chłopców wzięcie udziału w zawieszeniu pod sufitem i na koszu do gry materiałów wybuchowych. Następnie wyprowadzili z sali gimnastycznej dorosłych mężczyzn do pomieszczenia na wyższym piętrze. Rozstrzelali ich, a ciała wyrzucili przez okno. W samym mieście informacja o ataku rozeszła się lotem błyskawicy. Głównie dlatego, że w początkowej fazie ataku wielu osobom udało się uciec, a ponadto odgłosy wystrzałów dobiegające ze szkoły były wyraźnie słyszalne i przyciągnęły uwagę pozostałych mieszkańców Biesłanu. Około godziny 10 szkoła była już bardzo mocno ufortyfikowana. Sala gimnastyczna była naszpikowana materiałami wybuchowymi, a terroryści zajęli pozycję i oddawali strzały w kierunku każdego, kto usiłował się zbliżyć do obiektu. Miejscowe służby porządkowe z powodu posiadania nieadekwatnych do zaistniałej sytuacji sił i możliwości musiały ograniczyć się do opanowania tłumu bliskich zakładników, którzy coraz liczniej zaczęli gromadzić się wokół budynku. O godzinie 10.30 w Biesłanie pojawiły się oddziały 58. Armii, które stacjonowały w okolicy oczekując na przerzucenie do Czeczenii. Siły wojskowe przybyły wraz z ciężkim sprzętem, czyli wozami opancerzonymi i czołgami. Niedługo później zjawili się funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Przedstawiciele miejscowych władz przestali mieć jakikolwiek wpływ na decyzje w kwestii kryzysu. W hermetycznej mentalności kaukaskich grup etnicznych zostało to odebrane jako potwarz, ponieważ zarówno cywile, jak i miejscowi funkcjonariusze uważali agentów FSB i innych przedstawicieli władz z Moskwy za obcych. Na miejscu szybko pojawili się także przedstawiciele mediów, za pośrednictwem których umniejszano wadze kryzysu, znacznie zaniżając liczbę zakładników. W relacjach medialnych podawano liczbę 120 osób, gdy w rzeczywistości było ich ponad 1000. To rozcieszyło przebywających w szkole terrorystów do tego stopnia, iż przekazali zakładnikom, że mogą zostawić sobie 120 osób, a resztę pozabijać, bo i tak nikogo nie obchodzą. Wewnątrz szkoły kilkoro terrorystów wymagało pomocy lekarskiej, ponieważ zostali ranni w wyniku pojedynczych wymian ognia z przybyłymi na miejsce miejscowymi służbami porządkowymi i żołnierzami. Udało im się znaleźć lekarkę wśród zakładników, która udzieliła im doraźnej pomocy i posłużyła jako kurier w przekazaniu kartki i kasety wideo z żądaniami terrorystów. Na materiale filmowym było widać sytuację sali gimnastycznej, która była mocno usiana ładunkami wybuchowymi, a terroryści byli silnie uzbrojeni. Na kartce znajdowało się nazwiska osób, z którymi terroryści dopuszczali możliwość negocjacji, a byli to m.in. lokalni politycy, znani ze swojej lojalności wobec Moskwy. Jedną z tych osób był prezydent Osetii Północnej, Aleksander Dżasohow, który niezwłocznie udał się na miejsce. Napastnicy zażądali również obecności Asłanbeka Asłahonowa, czyli głównego doradcy prezydenta Putina w kwestii czeczeńskiej, Murada Zjazikowa, byłego funkcjonariusza KGB i prezydenta sąsiedniej Inguszetii oraz Leonida Roszala, jednego z głównych negocjatorów przy ataku terrorystycznym w Teatrze na Dubrowce w 2002 roku. Jedną z obaw było to, że terroryści zechcą wziąć za zakładników przybyłych na miejsce negocjatorów. Pomimo tego Roszal już drugiego dnia kryzysu
Od wczesnych godzin porannych podjął się negocjacji. Rozmawiający z nim terrorysta na pytanie o zapewnienie pożywienia i wody dla zakładników poinformował go, iż zakładnicy rozpoczęli strajk głodowy. Była to kuriozalna deklaracja, zwłaszcza na tle liczebności zakładników i tego, że większość z nich stanowiły dzieci, z których część było niemowlętami lub były bardzo młode. Ze względu na rosnącą temperaturę wewnątrz sali gimnastycznej, coraz bardziej we znaki dawał się zakładnikom brak wody, której terroryści nie zapewnili i zapewnić nie chcieli. Sytuacja była tak tragiczna, że w celu zapewnienia sobie picia dochodziło nawet do spożywania moczu ludzkiego przez zakładników. Na prośbę o napicie się choćby wody z kranu w szkolnej toalecie, terroryści odpowiadali, że zatruli wodę, a jej spożycie może okazać się śmiertelne. Z relacji świadków wiadomo również o wysadzeniu jednej z terrorystek, która podała wodę kilkoro dzieciom. Mieli tego dokonać inni terroryści z powodu jej niesubordynacji. Warto też wspomnieć, iż oddział ekstremistów był niejednolity poglądowo, a ocaleni zakładnicy zeznawali, że część terrorystów kłóciła się o kwestie więzienia i znęcania się nad dziećmi i kobietami. Sytuacja społeczna w Biesłanie była bardzo napięta. Władze nie przekazały informacji krewnym o rzeczywistej liczbie zakładników, kolejny raz informując o zaniżonej liczbie około 350 osób i sytuacji związanej z dostawą wody i pożywienia. Napięcie sięgało zenitu, a bliscy koczowali w okolicy szkoły. 2 września napastnicy zaczęli rozumieć, że zaniżenie liczby zakładników wynika z braku chęci władz do jakichkolwiek wiążących deklaracji. Do negocjacji włączył się akceptowany przez Kreml i terrorystów były prezydent sąsiedniej Inguszetii Ruslan Auszew. Przekazano mu, że głównym żądaniem jest uznanie niepodległości Czeczenii i wycofanie wojsk rosyjskich z jej terenów. Jego działania nie pozostały bezowocne. Udało mu się jednak wyprowadzić z budynku większość matek z niemowlętami. Wiązało się to często z dramatycznymi decyzjami, ponieważ część matek musiało zdecydować, czy pozostać przy starszym dziecku, czy wyjść wraz z niemowlęciem. Auszew skontaktował się również z Asłanem Maschadowem, nieuznawanym przez Moskwę prezydentem Czeczenii. Jednak Maschadow ograniczył się jedynie do wydania oświadczenia, że potępia atak w Biesłanie oraz nie ma z nim nic wspólnego. Zgodził się jednak na ewentualną pomoc w negocjacjach. Działania Auszewa, choć przyniosły pewne korzyści, to jednak nie wyglądały zbyt optymistycznie. Krewni zakładników obawiali się rozwiązania siłowego, co było dementowane przez władze. Przeczyło temu jednak coraz liczniejsze pojawianie się lokalnych sił antyterrorystycznych, OMON-u, a także elitarnych jednostek specjalnych Alfa i Wympieł. 3 września terroryści zezwolili na zabranie ciał rozstrzelanych i wyrzuconych przez okno mężczyzn, których zabili pierwszego dnia. Do ich przetransportowania wysłana została karetka, której przejazd i miejsce postoju zostały dokładnie wyznaczone. Co było przyczyną dalszych wydarzeń, pozostaje do dziś kwestią niepotwierdzonych doniesień, wśród których najczęściej powtarzają się 3 hipotezy. Pierwsza to, że sanitariusze nawiązali emocjonalną i prowokującą wymianę zdań z terrorystami. Drugą, iż doszło do kumulacji kłótni terrorystów między sobą. Oraz trzecią, która mówi o oddaniu strzału przez snajpera w jednego z terrorystów stojących na detonatorze. Niezależnie od tego, co wydarzyło się naprawdę, doszło do pierwszej, potężnej eksplozji, która wyrwała dużą część ściany sali gimnastycznej, a niedługo potem doszło do drugiej eksplozji. Wybuchł pożar. Stłoczeni na sali dorośli i dzieci zostali zabici, ciężko ranni lub oszołomieni na skutek wybuchu. To właśnie wtedy rozpoczęło się prawdziwe piekło. Dzieci i dorośli, które zachowały resztki przytomności, zaczęły uciekać przez powstałe w wyniku eksplozji wyrwy w ścianach. Większość uciekających osób była ranna, a relacje uczestników tych wydarzeń są wyjątkowo szokujące. Mowa tu m.in. o przygnieceniu przez stertę rozrzuconych ciał przytomnych dzieci, które nie mogły się spod nich wydostać, często ginąc z powodu uduszenia, licznych poważnych obrażeniach polegających na utracie kończyn, czy śmierci na skutek zawalenia się sufitu sali gimnastycznej. Zakładnicy znaleźli się między przysłowiowym młotem a kowadłem. W plecy strzelali im terroryści, natomiast od czoła strzelały służby bezpieczeństwa i uzbrojeni cywile. Tym wszystkim odbywała się jeszcze ewakuacja rannych, która, jak widać na załączonych materiałach, nie wyczerpywała znamion profesjonalizmu. Ostatecznym bilansem ataków w Biesłanie i wszystkich sytuacji z nim związanych była śmierć 330 osób, z czego 186 stanowiły dzieci. Stanowi to najtragiczniejszą sytuację zakładniczą w historii terroryzmu Rosji oraz jedną z najtragiczniejszych na świecie. Nad atakiem w Biesłanie pracowały zarówno organizacje międzynarodowe, jak i organy władzy Rosji. Śledztwa narodowe wykazały, że pomimo bardzo wysokiego stopnia trudności, można było i istniało wiele możliwości zakończenia impasu w sposób mniej inwazyjny. Gdyby inaczej rozgrywano negocjacje, a rozwiązanie siłowe byłoby przeprowadzone w bardziej uporządkowany i racjonalny sposób, ilość ofiar śmiertelnych mogłaby być zdecydowanie mniejsza. Na skutek działania Stowarzyszenia Matek Biesłanu międzynarodowo uznano, że winę za śmierć zakładników, oprócz terrorystów, ponoszą władze rosyjskie.
Na poparcie tezy przytoczono fakt udziału w rozwiązaniu siłowym czołgów, śmigłowca bojowego prowadzącego ostrzał budynku, czy użycia przez jednostki specjalne FSB granatów zapalających. Te elementy z całą pewnością nie stanowiły sprzętu nadającego się do przeprowadzania operacji ratującej jak największą ilość zakładników. Stanowiły bowiem sprzęt wykorzystywany przy taktyce typowo oblężniczej, mającej na celu siłowo i za wszelką cenę przejąć kontrolę nad obiektem. Federacja Rosyjska uznała, że nie poczuwa się do odpowiedzialności, a winą obarczyła międzynarodowe grupy terrorystyczne. Zapowiedziano również, że Rosja nie będzie zmieniać swojej polityki wobec Czeczenii. Wokół ataku powstało mnóstwo teorii spiskowych. Mowa tu przede wszystkim o hipotezie inspiracji ataku przez władze celem usprawiedliwienia działań rosyjskich w Czeczenii, czy o odwiecznym konflikcie Osetyjczyków z Inguszami. Kolejną sprawą jest to, że prawdopodobnie, co nigdy nie zostało potwierdzone, z ataku uszło z życiem i uciekło co najmniej dwóch terrorystów. Jeden z nich został schwytany, osądzony i skazany na dożywocie w kolonii karnej, a jego obecne losy są nieznane. W mediach opozycyjnych wobec Kremla pojawiały się także oskarżenia samych władz o wykonanie ataku, czego dowodem miały być informacje mówiące o tym, że część zabitych terrorystów z Biesłanu było zatrzymanych niedługo przed samym zamachem przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Opisując atak w Biesłanie, wielką niegodziwością byłoby nie wspomnieć o bohaterach. Oprócz negocjatorów, których działanie choć minimalnie poprawiały sytuację i dawały nadzieję przez długie 56 godzin ataku, na wspomnienie zasługują operatorzy jednostek specjalnych Alfa i Wympieł. Gdy rozległy się eksplozje, niemal natychmiast z miejsca zgrupowania oddziałów specnazu wybiegły grupy szturmowe, które nie czekając na rozkaz, ruszyły do działania celem zapewnienia osłony uciekającym z budynku dzieciom. Wielokrotnie w relacjach samych uczestników wydarzeń podkreślane jest niesamowite poświęcenie operatorów polegające na wynoszeniu dzieci na rękach i zasłanianiu ich własnymi ciałami. Warto podkreślić, że część specnazowców umyślnie nie założyła ochron balistycznych w celu zapewnienia sobie lepszej mobilności walcząc z terrorystami w tłumie uciekających zakładników. Dla 10 komandosów Alfy i Wympieła była to ostatnia akcja, a poległymi w operacji byli. Oleg Ilyin, ranny w rękę po pierwszych wymianach ognia, nie pozwolił wycofać się z akcji przy przegrupowaniu. Dobrowolnie wrócił do działań, zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Denis Pudowki wyniósł na rękach kilkoro dzieci spod ostrzału, został śmiertelnie postrzelony w głowę. Michał Kuzniecow, operator znany z potężnej budowy ciała i niesamowitej determinacji. Ewakuował dwie dziewczynki i niedługo później zmarł na skutek wytrwawienia po otrzymaniu wielu ran postrzałowych. Aleksander Perow, dowódca grupy szturmowej Alfy, weteran operacji na Dubrowce, wielokrotnie ranny w akcji, zmarł z upływu krwi. Roman Katasonow samodzielnie nawiązał wymianę ognia z dwoma terrorystami obsługującymi karabin maszynowy. Obydwu zabił, jednak sam otrzymał śmiertelne rany. Dmitrij Razumowski, weteran grupy Wympieł, śmiertelnie postrzelony serią pocisków. Wlaczysław Malierow, operator Alfy, zginął podczas próby odbicia stołówki, do której terroryści zabrali część zakładników po pierwszej eksplozji. Po powrocie z Biesłanu miał odejść na emeryturę. Oleg Laskow, najmłodszy z poległych operatorów, miał zaledwie 23 lata. Zginął osłaniając dwie dziewczynki przed kulami terrorystów. Andrzej Turkin, widząc terrorystę szykującego się do rzucenia granatu, obezwładnił go i nakrył granat własnym ciałem, ratując tym samym kolegów z grupy i uciekających korytarzem zakładników. Andrzej Wilko, podczas szturmu jednego z pomieszczeń wziął na siebie ciężar ostrzału zabarykadowanych wewnątrz terrorystów. Zginął od odniesionych ran. Atak na szkołę podstawową nr 1 w Biesłanie był jednym z najokrutniejszych w całej historii terroryzmu, a to dlatego, że ofiarami padły głównie dzieci i osoby, które chciały im po prostu pomóc. To wszystko o tych tragicznych skutkach wydarzeniach. Pragnę gorąco podziękować Kubie za olbrzymi wkład w ten materiał, a także opis dokładnych szczegółów, jakie miały miejsce podczas tego ataku. Zapraszam Was do subskrybowania kanału oraz dawania łapek w górę, a także na moją stronę na Facebooku, gdzie dowiecie się tematów przyszłych odcinków. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć!